31 punktów obrażeń od lodu. Minus 21. Okay. Czyli 10 obrażeń od lodu. Znaczy, ja normalnie. Od lodu. Czy nie obejmie? No 120 metrów. Bo to jest cały czas ten sam efekt. Nie, to już jest. No bo to jest 10 metrów, to nie jest akurat. Jakby wysysała z siebie energię. Tutaj kurwa laska robi ci loda i wysysała z siebie całe życie. Jak za długo. Jak już popatrzę. Jasne, burza wokoło nie. To jest to. Laska robi loda. Burza lodowa. Kołowego loda. Wszędzie spadają odłamki lodu. Widzicie, że przybierają one coraz większe rozmiary i kilka, które pojawiło się w obozie, jest takich no, już dosyć dużych. W tym momencie zauważasz z oddali dwie figury, które no nie biegną, szybko poruszają się przez las. Dosyć ostrożnie dostrzegasz dwójkę elfów, które szybko przemykają pomiędzy drzewami. Dzikich elfów. Dobra, to dla potrzeb tego rzućcie inicjatywę. To ja się wkurwiłem, mnie jakieś gówno dotknęło z nieba. 9 na 10. 6. Barry mówi 6. Xeros? 20. Okej, Roman? 9. Barry? 6. Mestali? 16. Subili się? 17. I najlepiej jest rozmawiać o lodach, jak widać. Loading. Inicjatywa inicjatywą, ale skąd to magia? Trzeba wyczuć. Chciałbym wyczuć źródło magii. Innego odbytu. Oho. Xeros jak zwykle. Przesabawy. Zaczarowana gałdzi urazy. Możesz rzucić czarostwo, bo to pozwoli ci całkiem trafnie określić gdzieś tam kierunek. Super. Ale nie odległość. No daj tu zapanarkę, no nie ma gdzie tam. 16. Proszę. No z miejsca, z którego biegłeś. Okej. No, bo nie jesteś w stanie odległości określić. No nie? Tutaj nie masz jakby nawet punktu odniesienia, nie masz, nie wiem, charakterystycznego drzewa, góry, no czegokolwiek. No to chłopaki, było je 6, jeden mag, Xerosiciel. To Xeros za to, że dostał jakimś gównem z nieba, wkurwiłem się niemiłosiernie, zamieniam się w wampira i kurwa jak dzika bestia w niego. Nikt, dwóch wpadam. Okej. Dobra. A jedno jeszcze w międzyczasie rzucam na siebie żelazną skórę. Dobra. Jako że miałeś wysoki rzut na ciche poruszanie się, do ostatniej chwili elfy nie dostrzegają ciebie, mimo że jesteś. No, kawałem wielkiego, szarego, czarnego mięcha, kłów i szponów. Wyskakujesz w ich kierunku, rzucaj na atak. I masz przewagę i do jednego, i do drugiego. No, bo są zaskoczeni, kompletnie się ciebie nie spodziewają. Czy takie magii to ma żywiołów? Się pierwszym trafieniu. Takie okay, magii ma żywiołów używa? Czy zimno... Okej. Okay. Dobra. To będzie personalne. Dobra, odpalam grać ciosu. Wydarzą. 17 na pewno to nie trafi. Nie. Drogi też w kół trafi. Dobra. Na tym skończymy. Okej. Okay. 15 plus 9. Okej. Okay. A na drugiego? Którego trafiłeś? A. Mhm. Bo dwóch trafi. No, jednego trafiłeś raz i drugiego też. 16. Okay. Dobra. Wyskakujesz na dwójkę elfów. Widzisz, że kątem oka w ostatniej sekundzie dosłownie cię dostrzegli, więc przed dwoma atakami jeden się uchyli. Natomiast sprzedałeś mu takiego poczęstunkowego tulipana, że aż go ociemniło, głowa tylko odbiła się od drzewa. Drugi otrzymał na tyle mocny kopniak, że zaparł się o drzewo. Widząc ciebie, wywierasz na nich przerażenie. Jaki tam masz stopień trudności na strach? Bo ty jak przechodzisz w formę, to masz strach, nie?
wokół. To jest siły woli. Chyba, czy coś tam. Gdzieś nie mają sto? Nie, to jest na obrażenie. Może nie ma? Jest. No? Wolę poniżej 14. Okej. Obydwu. Jednemu elfowi się udaje, więc stoi w zaparte, przygotowując się do walki. Drugi natomiast widzisz rosnący strach w jego oczach. Zaczyna coś tam bełkotać w ogóle do siebie. Mestari. Nie, Subirusie. Blisko są mnie, czy daleko? W ogóle ciężko nawet określić. Słyszysz tylko ryk przemiany Xerosa. W tych ciemnościach. Masz widzenie w ciemności? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Więc nie w tych ciemnościach nie jesteś w stanie niestety tego określić. Nie, gdzie jest. Wiesz z którego kierunku. To jest łatwo do określić, natomiast nie widzisz nikogo. No ale ten jak zwykle ich zatrzyma tam, kurwa, wszyscy 500 metrów od siebie. Teraz sam. No gonicie chyba. No nic, to rzucam na siebie rozmycie. Okej, okay. Nice. Widzicie jak Subilus zaczyna falować wam przed oczami. Przez chwilę myślicie, że to jest wasze złudzenie ze zmęczenia, natomiast dostrzegacie, że rzuca on zaklęcie. Dobra, Mestari. Jakie mamy informacje o przeciwniku w sumie? Xerosie, ilu ich tam widzisz? Ilu ich tam jest? Słyszę tylko... Ale nie no, przez słuchawkę przecież on może... Z dwoma walczę, elfami. Widzisz kogoś jeszcze? Jest tam? Widzisz maga? No możesz, chociaż... No dobra, możesz rzucić w sumie zauważanie, spostrzegawczość. 14. Nie tyle nawet dostrzegasz przeciwnika, co słyszysz zaśpiew zaklęcia maga gdzieś z ciemności, stamtąd skąd... Tak. Dobra. Powiedzmy, że na oko gdzieś tam jesteś w stanie określić, że jest to od 30 do 50 metrów. Maksymalnie jego zaklęcia. Xerosi, ile jest od nas? Jakieś 25-30 metrów. 70 metrów ogólnie max. Dalej spada ten coś z nieba, luf. Nie chcę się zakraść do tego maga. W sensie, zakraść? Zakraść, w sensie, że bokiem. Okej, okay, już chcę ciche poruszenie. Niewidzialność na siebie. Cały czas trwa. Chociaż nie, zaraz rzuciłeś na zdjęcia. Teleportację. Zaraz, muszę sobie i tak odliczyć. Poziom drugi. W tych ciemnościach... Trwa, niewidzialność, tak? No, powiedzmy, że jeszcze dobra, trwa. Powiedzmy, że trwa i... Czyli co? Albo skradanie, albo rzucenie zaklęcia. Nie, idę. Nie da niewidzce. Okej, to rzucaj cichę, proszę. Szesnaście. Okej. Plus 2. Tak? Mhm. Nie mam tego. 18 w sumie. Dobra. Zakradasz się gdzieś tam, mknąc poprzez krzewy. Jeden z elfów, ten, który nie został przestraszony, odbija twoją nogę, którą kopnąłeś go prosto w drzewo, zapiera się o plecami o korę drzewa i widzisz, jak pojawiają się magiczne runy spływające z jego ramienia w kierunku palców. Wyciąga w twoim kierunku palce i dostrzegasz tylko ogień buchający prosto w twoją twarz. Rzucaj na refleks. Okej. Udaje ci się odskoczyć w ostatniej chwili, kiedy płonący stożek to dosłownie wypala kilka drzew za tobą. Bardzo mocny płomień. Ale
Nie, nie otrzymujesz w ogóle chyba obrażeń, nie? W tym przypadku, więc nawet nie muszę rzucać. To jest jego pierwsza akcja. W drugiej akcji widzisz, jak sięga po półtora ręczny miecz, łapie go oburącz i przygotowuje się do obrony. Śledzić tyle, aż to jest aż za dużo. Roman. Ja wiem, gdzie oni są, ale są za daleko, bo muszę cokolwiek nim zrobić, więc pilnuję dobytku w chatce. Gram na gitarze. Nie, rzucam, nie, w sumie nie. Inspiruję tego Berego. Miał dodatkowy tam też. Ile on tam ma? 1K10 do jednego testu wybranego tam. Przez ileś tam minut możesz to użyć. No słuchaj, 10 plus 1 na poziom. Długo, że długo. Okej, okay, Berry. Ja mówię, dawać chłopaki, do Xerosa. I kieruję się w stronę. Do miecza, do miecza. A Berry do Xerosa. Do Xerosa. Kieruję się w stronę, gdzie tam. Okej. Okay. Wbiegasz poprzez krzewy, gdzie tylko świszczą aby gałązki odbijające się od twojego pancerza. Na pełnej piździe jesteś w stanie dobiec na tyle, że widzisz Xerosa walczącego z dwoma elfami. Jesteś jakieś 5 metrów maksymalnie już od nich. Okej. Okay. Drugi z elfów, z którymi walczysz, ten z przerażonymi oczami, wykrzykuje coś tylko szybko i zaczyna uciekać w kierunku, z którego przybiegł. Masz okazję na atak. Trafiasz. Jest traktowany jako też nieprzygotowany. Tak dalej. 15. Nice. Okej, okay, uderzenie jest mocne i prawie obala go na ziemię. Natomiast zbiera on się i biegnie dalej. Nie ginie ci w ciemnościach, ale bardzo daleko odbiegł od ciebie. Dobra. Z inkantacji, którą gdzieś tam udaje ci się usłyszeć, na początku szept, teraz już słyszysz donośny głos, zaczyna on dźwięczyć w uszach. Inkantacja cały czas jest coraz mocniejsza i coraz mocniejsza. Ty, Berry i Mestari rzucajcie na wodę. Co to jest inkantacja? Rzucanie, mówienie magicznych słów. Cytowanie zaklęcia. Okej, okay. A czy ja jako mag mogę po prostu znając zaklęcia? No, znam zaklęcia i jak na przykład oprzeć się im ewentualnie, na co one wskazują. Tak, w sensie niestety na co nie działają. Poznałeś kontrę zaklęcia. Okej. Okay. A nie wiem, czy masz. Mogę zobaczyć zaklęcia twoje? Bo nie wiem, czy masz zaklęcie, które ty jest w stanie skontrować. Bo możesz rzucić inne zaklęcie, które będzie kontrą, nie? Bo ewentualnie mam dużą wiedzę, można tak powiedzieć. Ale nic nie mówią. Czarostwo, koncentrację i tak dalej, że ja zaklęciom, zdając własne, potrafię. Nie masz zaklęcia, które mógłbyś to skontrować, nie? Więc dobra. Musisz się nauczyć jakiegoś zaklęcia. Bo też nie ma żadnego zaklęcia, które mógłbyś poświęcić dla odbicia, nie? Więc rzucaj wolę i Berry też. 16. Okej. Okay. 1. Okej. Okay. Odczuwasz ciśnienie ogromne w uszach. Zaczyna ci się kręcić w głowie, potykasz się i upadasz na ziemię. Przytomny? Przytomny, ale jesteś otępiały, cały świat wiruje ci przed oczami. Kładziesz się plecami, patrząc w niebo i próbujesz złapać oddech. Mam siłę? Nie mam, nie, bo jestem Tak jakby ci ktoś dosłownie z tuby zatrąbił do jednego i drugiego ucha. Staram się w ostatniej chwili, chłopaki, pomóż! I koniec. Czujesz ciśnienie narastające w uszach, jednak jesteś w stanie to znieść i otrząsnąć się. Natomiast przez najbliższe 5 tur jesteś oszołomiony, więc nie możesz trafić krytycznie i twoje testy umiejętności zawsze kończą się porażką. Okej. Dobra, to jest pierwsza. I to jest zaklęcie podtrzymywane, więc ono cały czas trwa. W każdej następnej turze musicie rzucić na wolę, by oprzeć się temu wezwaniu, jakby, nie? Rzucaj zauważenie, Xeros. Spostrzegam.
To czekaj. Ja jako, że mam jeszcze. A nie, dostrzegasz, w zasadzie słyszysz, trzy postaci, które nawet nie próbują się skradać. Biegną. Nie od kierunku maga, tak jak wybiegł Mestari po tej prostej linii, tylko próbują zajść jakby cię od strony plecy. Albo przynajmniej dużym łukiem wejść do obozu. Nie? O tyle masz czuły słuch w tym momencie, że słyszysz napinaną cięciwę. Strzała cicho przemyka przez noc. Okay, 204. Było. Widzisz, strzała trafia w drzewo, tuż przecinając tylko kosmyk twoich włosów. 204? Okej, okay, druga strzała przebija tą dosłownie. I to w zasadzie tyle. Po chwili słyszysz coś w rodzaju ryku i stukania metalu o metal. Dalej bieg. U trzeciej postaci nie słyszysz dosłownie niczego. Dobra, i to kończy naszą pierwszą turę. Xeros? Tego elfa w takim razie. Łapam tego. Nie no, jeszcze tego elfa co. No to ja już jestem magiem, kurwa. Ja już tu jestem przy tobie. Łapam tego. Minęła mnie kolejka? Nie. Ty leżysz. Nie no, ale nie ominęła. Nie, wszystko jest okej. Okay. Masz 16, Subirus 17, chcę rozwleść. Dobra, jest twój! I rzucam się za tamtym. Okej, okay. Jesteś w stanie bardzo szybko go dogonić, nawet w tym terenie. Jednak no, musisz zmarnować akcję, żeby do niego doskoczyć. Rzucaj atak. 18. Trafiasz. 20, trafię. Ale już się nie odpalał do czego. Dobra. Na tą chwilę. W zasadzie to masz jeden atak, bo... Tak, bo... Dodik, 14. Nie? Okay. Uderzasz silnie w przeciwnika, tłuczesz go w plecy pięścią i widzisz, jak przewraca się. Jest poturbowany, może nieprzytomny. Ale czujesz jeszcze gdzieś tam jego... Tak, ale no na razie leży, nie? Przewrócony. Okej, okay. Subiliusie? Ja nic nie widzę, nie? Ciągle. Nie. Jeżeli tam nie wbiegniesz do nich, to tu na razie nic nie widać. Zabrali walkę do przeciwnika. Nic tej nic. Na razie stron czekaj, bo to wygląda tak, że oni gdzieś są. Oni są gdzieś tam, powiedzmy, naprzeciwko ciebie. Gdzieś... Wprost. Tak, w mrokach, nie? Że Xeros tam też idzie w ogóle i tam się tłucze. Tak, tak. 20 metrów od ciebie. 25. Tylko w ciemności nie jesteś w stanie przez te krzewy i trzeba dostrzec. Widzisz jakieś tam zaśpiewy, trochę magii, nie? Słyszysz dudujący głos gdzieś tam z głębi lasu, zaklęcia, którego nie poznajesz, nie? Ale nic poza tym. I to w lesie, nie? Mhm. Dobra, to jakoś się podkreś muszę tam spróbować. Roman, to ty jak tworzysz chatkę, to ty o to masz? No. To co, to oszołomienie, co ma Beryl, to jest... Jeszcze raz, dobra, rzucaj się chyba poruszenie się. Tak? Na Beryl co działa i na... Nie. A co to jest? Nie, to jest tylko zaklęcie. Taki, nie żaden urok, nie kontrola umysłu, nic takiego, nic, że nic. To jest, no, zaklęcie. No dobra, nie nic. Oparte o dźwięk, po prostu. Dobra. Czy my jesteśmy w tej chatce cały czas, bo ona ma bardzo duży zasięg? No ty nie. Ja 3 metrów. Kto jest w tej chatce? Wyszli wszyscy z nich. No i ja. To ty nie jest duży zasięg. 3 metrów. Okej, tylko ty zostałeś w tej chatce. Ja tam co siedzę. Na cwaniaku. Okej. 9. Okej. Wbiegasz w ciemność w lesie. Trącasz dzwonek. Gdzieś tam dzwonki zaczynają podzwaniać sobie lekko. Dobiegasz do Berego, ale odczuwasz dziwne ciśnienie w uszach. Stajesz. I przyglądasz się, jak Berry próbuje strząsnąć z siebie zaklęcie. Próbujesz rozejrzeć się za magiem. Rzucaj spostrzegawczość. Nice. W
tym momencie widzisz, jak w kierunku Xerosa, albo w kierunku nawet waszego obozu, trójka jegomości w czarnych płaszczach, ciemnych płaszczach odbiega, próbuje was obiec tak dosłownie dookoła, nie? Albo zajść jego od pleców, albo wbiec do obozu w ogóle w tamtej stronie. Co robisz? Bo jeszcze masz jedną akcję. Możesz wystrzelić albo ukrywać się, co tam. W sumie przy tak dużym rzucie to jesteś w stanie ocenić, że oni nawet nie są zainteresowani na tyle Xerosem, co biegną po prostu do obozu. Z drugiej strony jakoś kurde. Chyba się wrócę. Okay. Do obozu, do tego właśnie. Do chałupki, tam z chałupki jakoś bronić. No tam to wejście to nie jest jakieś specjalnie duże, nie? Więc... jak chcesz. Co robisz? Ten czas ucieka. Dobra. To... tylko czy jej trafię. Kulą ognia. Wszystkich trzech. Biegło to w przejściu do chatki. Stanął jeden koło czy drugiego. To co, wypuszczasz kulę ognia? No, niech będzie, zanim dobiegną. Okay. To może odsłaniasz ramię. Zaczyna ono płonąć. Ewidentnie przeciwnicy dostrzegają twój ogień, ale na tyle za późno, kiedy już wypuszczasz ogromną ognistą kulę, która mknie pomiędzy drzewami. Rzucaj obrażeń. Tam w nie trafić jest na tyle łatwo, że... Dostrzegacie, jak ramię Subirusa podpala się, uciska on ogromną kulą ognia. Prawie się przewracając, rzuca kulę, która leci w zasadzie zygzaczkiem ładnie pomiędzy drzewami. Implozja ogrzewa was dosłownie. Widzicie opadające liście, topniejący lód spadający z drzew. Wszędzie latają gdzieś odłamki gałęzi, kamieni, lodu. Dostrzegasz ogień palący się na płaszczach postaci i przekleństwa, którymi rzucają. Widzisz, jak jedna z postaci, która nosi na rękach metalowe rękawice, wielki, dosyć rosły troll, biegnie w twoim kierunku, uderzając stalą o stal. Pozostała dwójka biegnie dalej w kierunku waszej polany. Mystari, leżysz na ziemi. Żeby oprzeć się efektowi, rzucaj na wolę. 17. Okej. Okay. Z samej kostki ci się udaje. Okay. Wstajesz, otrząsasz się, jednak efekt jest ciągły. Od razu wiesz, że będziesz miał w każdej. Każdy twój krok będzie. Znaczy nie, ale każdy twój krok będzie obarczony tym ciężarem. Czy jestem koło tego maga? Widzę go? Nie. Zakradłem się do niego? Jeszcze masz kawałek. Taki kawałek, że kawałek. Bo przy cichym poruszaniu się tracisz na prędkości poruszania. Przywołuję sobie niewidocznego sługę, który pomaga mi się poruszać. Okej. Odciąga on gałęzie, odgarnia krzewy. I nadal się skradam do tego maga. Spoko. Rzucaj z przewagą. Na co to było? Cichy poruszanie. 12. Niewidzialność, plus, tak? Plus 14. No w momencie, jak padłeś oszołomiony, niewidzialność też zniknie. A jak podwójny rzut samej niewidzialności, a jeszcze z niewidocznego sługi przewagę, no, tak? To tak, ale nie da się, tak, nie da się w ten sposób. Przewaga, albo się traci przewagę. Dobra, okej. W tej zasadzie. 14 i nadal tam do niego. Okej. Dobra. Gościu z mieczem, który przygotował się na twój atak, jest ci zdziwiony, że w ogóle się pływa. O co chodzi, nie? Odwraca się w kierunku Berego
dostrzega, że Berry otrząsa się z... trzącha się z powodu zaklęcia i biegnie w twoim kierunku, próbując ciąć półtora ręcznym ciężkim mieczem. Widzisz w ostatniej chwili, jak przy zamachu drobne iskry lecą z ostrza, kiedy przeciwnik próbuje cię trafić.